Hej, siemanko, z tej strony Bogusz, witam was w kolejnym materiale, a dzisiejszy film nie będzie byle czym, ponieważ będzie to moja ukochana konsola stacjonarna, a mianowicie PlayStation 3 w 2021 roku. Jeżeli takie materiały wam się podobają, to zostawcie łapkę w górę, komentarzyk, no i suba, a my jedziemy z materiałem. PlayStation 3, bo właśnie o niej będziemy mówić, jest moją ukochaną konsolą. Uważam, że jest to właśnie generacja, w której tak naprawdę pojawiło się chyba najwięcej zróżnicowanych gier i tak naprawdę nie tylko dla hardkorowych graczy, ale także dla casualowych graczy niedzielnych, nazwijmy to w ten sposób. Zresztą tak naprawdę na równi z PlayStation 3 królowało Nintendo Wii, które jak wiecie kontrolerami ruchowymi podbiło tak naprawdę cały rynek. Ale wracając do PlayStation 3, konsola w pierwszej wersji wyglądała właśnie tak, jest to tak naprawdę wersja 60-gigowa europejska, która ma tutaj jak widzicie chromowane wstawki. Była ona nieziemsko droga w dzień swojej premiery, bo z tego co kojarzę, można było ją wyrwać za jakieś 2800 zł. Jak wiecie, nawet PlayStation 5 nie jest tak drogie. Więc mamy tutaj PlayStation 3, która tak naprawdę posiadała emulację PlayStation 2. Dodatkowo posiadała tutaj sloty na karty pamięci. Z tego co wiem, ten model posiadał również 4 złącza USB, co tak naprawdę do dzisiaj jest bardzo trudno spotykane w jakiejkolwiek konsoli. Chyba nie ma tak naprawdę konsoli, która posiada 4 USB. Tak jak powiedziałem wam, właśnie cena była naprawdę wysoka tej konsoli i Xbox 360 sprzedawał się bardzo dobrze, dlatego Sony postanowiło trochę obniżyć cenę PlayStation 3, ale nie zrobiło tego tak naprawdę bez konsekwencji. Mianowicie konsola PlayStation 3 w późniejszym modelu straciła kompatybilność zresztą z PlayStation 2. I właśnie takiej konsoli byłem posiadaczem, ale niestety konsole PlayStation 3 cierpiały na dosyć poważną usterkę. Mianowicie odklejał się procesor, z tego co dobrze pamiętam i wtedy tak to zapamiętałem, ponieważ byłem posiadaczem konsoli, która dostała tak zwany Yellow LED of Death, czyli tak naprawdę gdy odpalaliście konsolę, zamiast zielonej diody pokazywała wam się żółta i wtedy wiedzieliście, że no macie pograne. No oczywiście z tego powodu nie byłem zadowolony, no bo tak naprawdę konsolę, którą miałem chyba rok albo półtorej roku, nagle padła i okazało się, że no nic nie da się z tym zbytnio zrobić. Można było to wysyłać do serwisu, ale szczerze powiedziawszy skutki były różne, ja akurat trafiłem na taki serwis, z racji, że mam szczęście, który spowodował to, że pamiętam, że jakoś chyba przepalili mi czujnik temperatury i w każdym razie konsola tak naprawdę po 10-20 minutach pracy pokazywała, że się przegrzewa i się wyłączyła. Z tego co pamiętam, byłem takim hardkorem i takim zapalonym graczem, że kupiłem sobie Need for Speed The Run i przeszedłem go z otwartym oknem w normalnie zimę. W moim pokoju było chyba z minus 15 albo 20 stopni, ale to nie przeszkodziło mi w ograniu Need for Speed The Run, który trwał z tego co pamiętam 3 godziny i tak naprawdę miałem dwie uszkodzone konsole PlayStation 3, ponieważ za pierwszym razem pękł mi laser i tak naprawdę wszystkie filmy DVD i tym podobne rzeczy działały, ale na przykład płyty i gry Blu-ray niestety nie były obsługiwane. Ale szczerze powiedziawszy, to tamtą konsolę udało mi się wymienić na tą, która później po roku użytkowania padła na Yellow LED of Death, więc tak naprawdę jakby finansowo no musiałem sobie kupić PlayStation 3 Slim. Następna generacja no to było PlayStation 3 Slim, które wygląda właśnie tak w porównaniu do fatki. Jest ona no zdecydowanie mniejsza, dodatkowo jest wykonana z bardziej matowego plastiku, nie połyskującego, bo PlayStation 3 akurat słynie z tego, że znaczy ludzie żartowali sobie poza tą ksywką, że nazwali ją chlebakiem, bo akurat faktycznie można znaleźć na przykład chlebaki albo grille, które wyglądają jak PlayStation 3, coś jak dzisiejsze lodówki Xboxa i Wi-Fi routery od PlayStation 5. A więc PlayStation 3 Slim, która szczerze powiedziawszy od momentu jej nabycia nie zawiodła mnie praktycznie ani razu. Raz niestety spalił się zasilacz, gdy graliśmy na live, z tego co pamiętam poszła chmurka dymu, a okazało się, że muszę wymienić zasilacz. Udało mi się to zrobić samemu, więc jestem zadowolony, że nie musiałem ponieść jakichś kosmicznych, astronomicznych kwot, by tak naprawdę naprawić moje PlayStation 3 Slim. Szczerze powiedziawszy nawet nie pamiętam jaki dysk tutaj siedzi, ale wydaje mi się, że na starcie miałem 120-gigowy dysk, który wymieniłem później na 500 giga. Akurat gry na PlayStation 3 nie zajmowały tak wielkiej przestrzeni jak obecne tytuły, ale z tego co pamiętam, kupiłem tak naprawdę większy dysk tylko dlatego, by przechowywać gry. Niestety wtedy cierpiałem tak naprawdę na 10-megabitowy internet Neostrady, który nie grzeszył prędkością, dlatego wszelakie aktualizacje wolałem po prostu pobierać i mieć je na dysku, niżeli instalować totalnie od nowa gry, no i to mocno zaoszczędziło mój czas. Na końcu życia PlayStation 3 pojawił się model PlayStation 3 Super Slim, który to tak naprawdę wykonany jest chyba już najgorzej, ponieważ jest to zrobiony model jakby nazwijmy to na cięcie kosztów, czyli musi być zaoferowany najtaniej, by ktokolwiek się na niego skusił. Z tego co jakby taką nazwijmy to nowością, jeżeli chodzi o to PlayStation 3, to nie mamy tutaj już napędu szczelinowego, a mamy... O, piękną klapkę! To jest akurat bardzo spoko, jeżeli na przykład kupujecie swoją konsolę dzieciom, ponieważ w taką szczelinę, z tego co pamiętam, były przypadki na przykład, że wsuwały dzieci dwie płyty, bo na przykład nie kliknęły wysuń, poprzednio stwierdziły, że nie wyciągną płyty, a teraz nagle
chciałem wcisnąć drugą, więc to jest bezpieczniejsze rozwiązanie dla dzieci i dla osób, które zostawiają swoje płyty w konsoli. Wiem, że pewnie mało jest takich przypadków, gdzie ktoś wciśnie na siłę drugą płytę, ale takie się zdarzają, więc to jest akurat spoko. Konsola w podstawowej wersji, z tego co pamiętam, jeżeli szliście tak naprawdę kupić ją mega po kosztach, to można było ją kupić w wersji 16 giga. I z tego co pamiętam, ja chyba mam taką wersję, ponieważ szczerze powiedziawszy nie korzystam z niej jakoś specjalnie, ponieważ zawsze, no wiecie, numer jeden to jest ta konsola. Ta to tak naprawdę jest do kolekcji, ponieważ tak jak powiedziałem, one są mega awaryjne przez Yellow Led of Dead, więc nawet jej nie odpalam. Wiem, że działa obsługa PlayStation 2, ale mam PlayStation 2 Fat i Slim gdzieś tutaj, więc szczerze powiedziawszy ta funkcjonalność nie jest mi aż tak potrzebna. Dodatkowo, o, przypomniałem sobie, ta konsola potrafi obsługiwać, możecie na nią wgrać Linuxa. To było coś nieziemskiego. Co prawda konsola, z tego co pamiętam, posiada bardzo niewielką ilość pamięci RAM, dlatego ten Linux to jest takie trochę na siłę. I dodatkowo, z tego co pamiętam, PlayStation 3 zostało zhakowane tylko przez to, że właśnie dało się wgrać tego Linuxa, a co za tym idzie, był open software i można było tam wyciągnąć jakieś dane. Dobra, pozwolę sobie ściągnąć tę konsolę, bo zajmują bardzo dużo miejsca. Ogółem nie wspomniałem o tym, że PlayStation 3 Fat to jest naprawdę waga ciężka. Zostawmy sobie PlayStation 3 Super Slim, ponieważ ono jest po prostu najmniejsze, więc będzie nam najłatwiej tłumaczyć na jego przykładzie wszystkie tutaj zawiłości tego systemu. Dlaczego ta konsola została moją ukochaną konsolą i tym podobne rzeczy. Ogółem chciałem jeszcze dodać, że do PlayStation 3 występują dwa rodzaje padów. Mianowicie Six Axis, który jest tutaj akurat. Dodatkowo mam taką piękną klawiaturkę, bo nie wiem czy wiecie, ale na PlayStation 3 no nie grzeszyli tutaj z jakościami tak naprawdę audio czatu i szczerze powiedziawszy nie były one dostępne i jakoś specjalnie rozwinięte, dlatego lepiej było mieć klawiaturkę i pisać po prostu na niej, czyli jest tutaj klawiaturka QWERTY, którą podpina się bardzo spoko pod pada, pod kontroler. Mamy tutaj kontroler Six Axis. To był kontroler, który został dodawany jako, nazwijmy to, początkowa wersja kontrolera, ponieważ Sony było trochę skąpe i nie chcieli tak naprawdę płacić firmie odpowiedzialnej za właśnie wibracje, jakiegoś tam, nazwijmy to, haraczu. Dlatego postanowili, że hej, po co komu w ogóle są wibracje, wypuśćmy nasz pad Six Axis. Dlaczego on się nazywa Six Axis? Ponieważ pad ma wbudowany żyroskop, czyli dodatkowo możecie nim w niektórych grach, właśnie to jest trochę słabe, ale w niektórych grach pozwala wam tak naprawdę kontrolować, nie wiem, pojazd, waszą postać przez wychylenie kontrolera. To jest akurat bardzo spoko, ale szczerze powiedziawszy, z tego co pamiętam, bardzo niewiele gier to obsługuje. Potem oczywiście pojawił się wszystkim znany, wyglądający dokładnie tak samo, tylko delikatnie cięższy oraz posiadający napis DualShock 3 Six Axis, trochę niżej. Kontroler posiada wibracje i tak naprawdę nie różni się w żaden sposób od tego kontrolera. No i myślę, że przejdziemy sobie do najważniejszego, czyli gry. Czy warto kupić tą konsolę, skoro macie PlayStation 4, PlayStation 5 albo PlayStation... nie wiem, coś superowego macie. Według mnie powinniście zastanowić się nad zakupem tej konsoli, ponieważ a, jest ona tania, dwa, gry są tanie, trzy, żadna konsola następna nie posiada emulacji PlayStation 3. Jasne, są gry, które dostaje tak naprawdę remaster albo remake, raczej remastery tutaj królują i można w nie zagrać na PlayStation 4. Przykład na przykład to jest The Last of Us. Bo tak, The Last of Us preferencyjnie wyszło na właśnie tą konsolę, podsumowując tak naprawdę cały dorobek i całkowitą moc tego urządzenia. Więc grą, której nie ogracie na swoim PlayStation 4 ani PlayStation 5, jest oczywiście Infamous albo Infamous. Nie wiem, która wersja jest poprawna, więc możecie przyjąć dowolną. Gra oczywiście opowiada o superbohaterze, tu jest chyba Cole McGrath, z tego co pamiętam, który może napierdzielać piorunami. I ja wam polecam akurat to zagrać. Na PlayStation 4 jest dostępny Infamous Second Son. Nie wiem, czy na PlayStation 5 w ramach PlayStation Plus Collection nie można zagrać sobie w Infamous, ale jeżeli lubicie takie klimaty, no to na PlayStation 3 możecie dostać Infamous 1 oraz Infamous 2, więc to jest naprawdę super gra. Na waszym PlayStation 4 ani PlayStation 5 nie zagracie w Red Dead Redemption, czyli chyba tak naprawdę jedna z bardziej kultowych gier Rockstar Games. Akurat mi się nie podoba, ale postanowiłem o niej wspomnieć. Z tego co, znaczy tak mogę dodać, to Xbox ma tutaj zdecydowanie lepiej, ponieważ na Xboxie Series X możecie grać w gry z Xboxa 360. Ale na PlayStation takiego nie ma, więc Red Dead Redemption możecie zagrać. Dodatkowo jest, z tego co pamiętam, DLC Undead Nightmare i też możecie zagrać na PlayStation 3 w to. Seria gier Little Big Planet. Little Big Planet i Little Big Planet 2 są tak naprawdę dostępne tylko na PlayStation 3 i są dużo lepsze niż Little Big Planet 3 dostępne na PlayStation 4. Więc jeżeli chcecie w to zagrać, PlayStation 3 wymagane. Bardzo dużo osób kocha God of War. Mówi tylko God of War, God of War, God of War. Ja jestem fanem God of War, ale niestety starszych części, najnowszy mi nie podpadł, ale muszę mu dać drugą szansę, dokładnie tak, no bo przecież mam brodę jak Kratos, więc wiecie, o co kaman. Ale na PlayStation 3 możecie tak naprawdę zagrać w każdy God of War.
oprócz tego najnowszego na PlayStation 4. Macie możliwość kupna God of War Collection, czyli tak jak widzicie tutaj mam, jest to God of War 1 i God of War 2. Macie dodatkowo możliwość kupienia God of War Collection 2, które posiada dwie części z PlayStation Vita, mianowicie Chain of Olympus i tam był chyba Duch Sparty, z tego co pamiętam. Dodatkowo możecie zagrać w God of War 3, które chyba jest dostępne na PlayStation 4, ale nie jestem w 100% pewien teraz. Wydaje mi się, że tak. Oraz w God of War Wstąpienie, który nie jest uznawany za najlepszą część, ale jeżeli jesteście fanem Kratosa i Boga Wojny, czyli tak naprawdę jednej tej samej osoby, no to warto sprawdzić. God of War PlayStation 3. Jedna z moich bardziej ukochanych serii gier, mianowicie Skate. Niestety Skate, jak wiecie, dosyć mocno upadł. Pojawiły się ostatnio Tony Hawk'i, ale Skate, z tego co wiem, jest zapowiedziany. Skate 1, 2, 3 jest dostępny na PlayStation 3, oczywiście na Xboxie 360 również możecie w niego zagrać i na Xboxie 360 możecie zagrać na Xboxie Serii X, bo jest też na kompatybilność, a na PlayStation tego nie ma. Dobra, koniec sztyczków, nos PlayStation, ale tak, PlayStation 3 możecie zagrać właśnie w serię gier Skate, która przeze mnie jest uznawana za najlepsze skateboardowe doświadczenia wirtualne. O, tak bym to powiedział. OMG! Tu chyba jedna z najlepszych gier ever, jeżeli chodzi o wyścigówki dla mnie, mianowicie jest to MotorStorm. Na PlayStation 3 wyszły 3 części, mianowicie jest to MotorStorm, MotorStorm Pacific Rift, który macie tutaj, czyli Tropikalne Wyspy, oraz MotorStorm Apokalipsa, który dodatkowo wspierał coś fajnego, chociaż dosyć szybko umarłego, mianowicie tryb 3D. Tryb 3D można było odpalić właśnie na PlayStation 3, to było naprawdę spoko. Ja miałem i działało. I tutaj seria gier, którą postanowiłem wspomnieć o niej, bo jest naprawdę wychwalana przez wszystkich fanów, ale jeżeli nie macie PlayStation 4 ani PlayStation 5, to tak, jest seria gier Uncharted. Jest Uncharted 1, 2, 3, ale one są również dostępne na PlayStation 4, a skoro są dostępne na PlayStation 4, to możecie ograć je na PlayStation 5. Ale jeżeli nie macie tych konsol, to tak, warto wspomnieć. Uncharted 1, 2, 3, czyli jedne z najlepszych przygodówek ever, są dostępne na właśnie PlayStation 3. A może chcielibyście sprawdzić dobytek firmy Insomniac Games, czyli osób, które stworzyły najnowszego Spidermana? No to możecie na PlayStation 3 sprawdzić ich poprzednie dzieło, mianowicie Resistance. Jest to trylogia, są tutaj 3 części. Z tego co pamiętam, jedna jest dostępna również na PSP i jedna na PlayStation Vita. Akurat ta na PlayStation Vita trochę zasysa, ale ta na PSP była naprawdę spoko. W trójce dodatkowo, z tego co pamiętam, jest dodatkowo właśnie tryb 3D i... O, przepraszam, zawalnie się w mikrofon. Jest dostępny tryb 3D i dodatkowo, z tego co pamiętam, obsługuje on sharpshootera, ale nie jestem tutaj w 100% pewien, ale wydaje mi się, że tak jest. Dodatkowo za pamięci, chciałem wam powiedzieć, że PlayStation 3 posiadało darmowy multiplayer i tutaj bardzo dużo osób mówi, ale super, darmowy multiplayer. PlayStation 4 tego nie ma, PlayStation 5 tego nie ma. Ale był jeden haczyk, mianowicie gdy kupowaliście gry, bardzo często, ale nie zawsze, gdy kupowaliście gry używane, to okazywało się, że gra potrzebuje Network Passa. Chodziło o to, że musicie kupić potem taką przepustkę sieciową, by móc grać tryb online. To było dosyć ciekawe akurat zagranie, ponieważ nie wszystkie, tak jak powiedziałem, gry tego wymagały. Dlatego jakby twórcy chcieli tutaj wyeliminować trochę rynek wtórny i tak naprawdę kazali wam po prostu kupować nowe produkcje. Akurat z tego co widzę, właśnie Resistance, jeżeli chcecie grać w multiplayer, jest tutaj coś takiego jak Network Pass. I dlatego mi się przypomniało, że warto o tym wspomnieć. Ale tak jak powiedziałem, PlayStation 3 jest dla mnie tak naprawdę najlepszą generacją, ponieważ wydaje mi się, że było najwięcej takiego kombinowania i robienia na graczu po staraniu się tak wywołać na nim, jakby to nazwijmy to, podziw, by wybrali tą konsolę, ponieważ Xbox 360 naprawdę był potężną konsolą i Nintendo Wii ze swoimi ruchowymi kontrolerami też podbijało mocno rynek. I wydaje mi się, że właśnie ta walka spowodowała to, że jakby nazwijmy to, gry były naprawdę, wydaje mi się, unikatowe na każdą dostępną platformę. Pierwszy przykład tak naprawdę nie jest jakoś idealnie od Sony, ale mianowicie właśnie wspomniałem o tym, że mieliśmy motion control. I akurat z tego co pamiętam, jedna z moich ulubionych gier, a mianowicie Mirror's Edge, The Catalyst jest trochę gorszy, jeżeli jedynka, ale mieliśmy tutaj naprawdę system tak naprawdę sterowania właśnie ruchem, nazwijmy to. Czyli nasza postać przebiegając po jakiejś belce była sterowana tym, że wychylaliśmy nasz kontroler. To akurat było naprawdę spoko. Sony wtedy właśnie dosyć mocno walczyło i próbowało nowych marek i mieliśmy coś takiego na PlayStation 3 jak PlayStation All-Star Battle Royale, co jest mocną podróbą Smasha z Nintendo, ale naprawdę przyjemnie mi się w to grało, z tego co widzę również to obsługuje Network Passa, czyli musieliście sobie kupić, gdy mieliście używkę Network Passa. Dodatkowo gra, z tego co pamiętam, obsługuje opcję Crossbuy, to chyba była tak naprawdę forma albo próba uratowania PlayStation Vita, czyli jeżeli kupiliście sobie grę na PlayStation 3, dostawaliście ją za darmo na PlayStation Vicie.
co akurat było naprawdę fajnym posunięciem. Mieliśmy jeden z większych shitów, ale tak naprawdę dosyć ciekawą produkcję, mianowicie Tony Hawk Shred, która z tego co pamiętam jest nagrana na kanale. Dlaczego to była dosyć unikatowa produkcja? Mianowicie dostawaliście cały kontroler o wyglądzie tak naprawdę deskorolki i mogliście na nim szaleć. Jakby to nazwijmy precyzja kontrolera i tego jak on odzwierciedla ruchy w realu, a to co dzieje się w grze jest totalnie poza wszelakie obliczenia fizyczne, ale tak, ale było coś takiego, było ciekawe i no i ja to mam. Gry na PlayStation Move, na przykład Sports Champion 2. Akurat uważam, że Sports Champion jest naprawdę dobrą grą, jedynka i dwójka, ale faktycznie pojawiło się coś takiego jak PlayStation Move, które naprawdę było fajne. Była to spoko technologia, bardzo mi się podobała i do dzisiaj lubię gry, nazwijmy to, ruchowe, mimo tego, że no, cały dzień siedzę przed kompem. Gry imprezowe, takie jak na przykład DJ Hero 2, też pokazały się na PlayStation 3. DJ Hero 1 oczywiście też pokazało się na PlayStation 3. Niestety jest to marka, która dosyć szybko upadła, ponieważ po wypuszczeniu właśnie drugiej części okazało się, że zainteresowanie rynkiem tak naprawdę może bardziej muzyką elektroniczną w grach wideo jest dużo mniejsze, niżeli zainteresowanie muzyką rockową, metalową i taką indie w właśnie grach wideo. I dlatego DJ Hero, pomimo tego, że mi się na przykład bardzo podobało, niestety zmarło dosyć szybko, ale tak, te dwie unikatowe produkcje możecie ograć na PlayStation 3. Kolejna bardzo fajna próba, mianowicie Buzz. Było to dostępne właśnie na PlayStation 3, mieliście fajne kontrolery z czteroma kolorowymi przyciskami i jednym czerwonym dużym. Jeżeli znaliście odpowiedź na pytanie, klikaliście duży czerwony, no a potem wybieraliście tak naprawdę kolor odpowiedzi. Bardzo fajna zabawa, ja to akurat mam dostępne, ale gdzieś tam sobie siedzi w półce pod kompami, więc nie będę tego wyciągał. Ale szczerze powiedziawszy, to pamiętam, że też było dosyć taką, nazwijmy to, fajną inicjatywą. Z tego co wiem, to chyba wyszło już na PlayStation 2, ale na PlayStation 3 również możecie to ograć i to jest naprawdę spoko. Kolejna fajna próba Sony to było tak naprawdę podbijanie rynku dzieci i casualowych właśnie może użytkowników i było coś takiego jak iPad i iPad Przyjaciele. Tutaj dosyć fajnie to działało, ponieważ kamerka była wykorzystywana i tak naprawdę w rozszerzonej rzeczywistości, czyli AR, był wyświetlany zwierzak, z którym wasza pociecha mogła się bawić, albo na przykład ja się mogłem bawić i udawać, że w końcu mam znajomych. Ze zwierzakiem wchodziliście w pewnego rodzaju interakcje, mogliście jakieś tam wymyślać zabawy i tym podobne. Ogółem bardzo fajnie to działało i ja z tego co pamiętam, zawsze właśnie jak młodsi użytkownicy przychodzili do mojego domu, no to zawsze bawili się w to i mówili, że spoko. Kolejna próba podbicia rynku tak naprawdę właśnie dla dzieciaków to były gry z serii Wonderbook. I tego chyba o tym tak naprawdę mało kto pamięta, ale było coś takiego, że mieliście magiczną książkę, która u mnie siedzi gdzieś tam i można po prostu tak naprawdę rozłożyć tą książkę, która ma naniesione duże kody QR, a na jej stronach pojawia się właśnie wirtualna rozgrywka i to jest naprawdę spoko. Killzone 3 jest też serią gier, które powinniście ograć na właśnie PlayStation 3, ponieważ nie ma jej dostępnej na PlayStation 4. Jest tylko jedna część, mianowicie Shadowfall, ale dlaczego akurat wyciągnąłem tutaj trzecią część tej rozgrywki? Mianowicie obsługuje ona sharpshootera i tak naprawdę całą grę możecie przejść z sharpshooterem. Nie jest to jakoś super wygodne, ale działa i tak naprawdę jest czymś nowym, jest nową próbą, dlatego tak naprawdę wyciągnąłem część trzecią. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, na PlayStation 3 możecie ograć jedynkę, dwójkę, trójkę. Jedynka jest z tego co pamiętam zremasterowana, ponieważ jest to gra z PlayStation 2. I tutaj kolejne gry muzyczne, mianowicie Guitar Hero i Rock Band. Tego wyszła cała masa na PlayStation 3. Jeżeli ktoś sobie to skolekcjonuje, to naprawdę będzie miał bibliotekę chyba z 15 gier co najmniej. Moja ukochana tak naprawdę seria, ponieważ zawsze chciałem się czuć jak gwiazda rocka, więc dzięki tym grom mogłem tak naprawdę poczuć się właśnie tak. Szczerze powiedziawszy, przejechaliśmy chyba przez wszystkie gry, o których chciałem wam powiedzieć, chociaż w mojej głowie pojawiła się informacja, że przecież bardzo fajnym konceptem na grę była gra, która gdzieś tutaj sobie siedzi, ponieważ na PlayStation 3 mam około 300 gier, albo nawet 400, mianowicie była gra o nazwie Eye of Judgment, czyli bardzo fajna karcianka, gdzie rozkładaliście materiałową planszę, kamerka była skierowana u góry i tak naprawdę ona spoglądała na karty, które wyciągacie ze swojej talii i pojawiały się właśnie w AR tak naprawdę potwory, które mogliście tak naprawdę kontrolować i napierdzielać oponenta. To było naprawdę fajne, fajny był pomysł, ale no jak to karcianki. Były niestety dosyć drogie, jeżeli chodzi o wszystkie booster paki, starter paki i po prostu kolekcjonowanie tych kart. O, znalazłem szmatkę, właśnie na tym mogliście rozkładać tak naprawdę wasze karty, a co za tym szło, mogliście napierdzielać oponenta. Tak naprawdę wygrana polegała na tym, że musieliście z 9 pól zająć 5 i wtedy, no, wygrywaliście grę. No to oczywiście była walka o to jedno pole tak naprawdę z waszym oponentem. Wydaje mi się, że to tyle tak naprawdę, co chciałem powiedzieć o PlayStation 3 i mam nadzieję, że zrozumieliście, dlaczego to jest moja ulubiona konsola
ever, ponieważ wydaje mi się właśnie, że był dosyć mocny tak naprawdę, dosyć mocna konkurencyjność innych platform, przez co każdy, jakby nazwijmy to, twórca konsoli walczył o klienta, wypuszczając to co nowe pomysły, by tak naprawdę przekonać nas, kupujących, do tego, by właśnie wybrać PlayStation 3, bo ma na przykład Move'y, niżeli Xboxa, bo ma Kinecta. I to właśnie bardzo fajnie, jakby korzystaliśmy na tym my. Niestety w generacji 8 tego totalnie nie było, ponieważ jak wiecie, no Xbox wypuścił dosyć mega klapę, jeżeli chodzi o Xboxa One, a dodatkowo no Nintendo wypuściło swoje Wii U, które też jakoś specjalnie nie zawojowało rynku. Mam nadzieję właśnie, że z generacją 9, czyli PlayStation 5, Nintendo Switch i Xbox Series X będzie trochę inaczej, chociaż szczerze powiedziawszy już na starcie w to wątpię i wydaje mi się, że to były czasy, teraz już nie ma czasów. No i to tyle w tym materiale. Mam nadzieję, że on wam się podobał. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę, komentarzyk, no i suba. Moja ukochana konsola została przetrawiona i chyba najwięcej o niej gadałem ever, więc mam nadzieję właśnie, że materiał wam się spodoba. Życzę wam miłego dnia i oczywiście polecam wam zakupić PlayStation 3, bo to jest najlepsza konsola ever. W wersji najlepiej kupcie sobie Slim, nie tej Super Slim. No i to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!